Chcielibyśmy Was zaprosić na rozmowy o AI i o tym, jak środowisko akademickie może je wykorzystywać. Rozmawiam ja, Kaśka Śledziewska i... Michał Paliński. Jesteśmy z DLAPW, gdzie od lat zajmujemy się cyfryzacją. Dzisiaj chcemy pogadać o dużych modelach językowych, które są rodzajem generatywnej sztucznej inteligencji. To są modele predykcyjne, które przewidują słowa... Które przewidują sekwencje słów, i generalnie można powiedzieć, że one są bardzo skuteczne w przetwarzaniu języka naturalnego. Okej? Okay? Zgadzasz się Michał? Zgadzam się. No właśnie. Powszechnie weszły do użycia. Mówi się o tym, że taki najmodniejszy, obecnie, najgłośniejszy model, czyli ten czat GPT 35 uzyskał Milion użytkowników w ciągu dwóch miesięcy po jego otworzeniu. Mhm. No, można tutaj śmiało mówić o takiej demokratyzacji dostępu do nowej technologii. Tak, tak, zgadzam się. Wydaje mi się, że sukces bierze się w dużej mierze z geniuszu biznesowego tej Aha. firmy, odpowiedzialnej za, to, za ten produkt, bowiem byli w stanie zebrać razem kilka kluczowych elementów, Infrastrukturę do postawienia tego typu modeli. O czym sobie mm -hmm. pewnie pogadamy o kosztach. O w, Zebrali, no stworzyli też różne innowacje dotyczące algorytmów, ale w dużej mierze też zebrali to, co już w tej działce przetwarzania języka naturalnego zostało wytworzone w ostatnich latach. I o czym gadaliśmy sobie trochę w ostatnim spotkaniu, tak? Czyli y, takiej rewolucji, przejścia do y, semantycznego przetwarzania y, języka mm -hmm. naturalnego. Oraz no, byli w stanie dostarczyć produkt, który właśnie trafił pod strzechy, bowiem nie wymagał takich wysokich kompetencji cyfrowych, żeby móc te modele stosować. Tak? Te modele, o których gadaliśmy ostatnio, no, korzystali, korzystały z nich firmy, korzystali z nich użytkownicy, ale nie kon... naukowcy, ale niekoniecznie tacy masowi użytkownicy. No właśnie, znaczy po pierwsze to jest tak, że nie potrzebujemy specjalnych kompetencji, żeby sobie odpalić te modele. To nie jest już tylko teraz chat GPT 3, 3.5, tylko już mamy jego nową wersję, ale też mamy inne modele. I to na czym hmm. nam zależy, to jest trochę to, żebyście też zobaczyli, że to jest naprawdę proste w użytkowaniu, że są można powiedzieć takie triki, które można stosować, żeby naprawdę uzyskiwać Super odpowiedzi, super podpowiedzi, super wsparcie w pracy. No ale zaczynając od tego, w ogóle, co to są te modele? Znaczy, jakbyś mógł tam pokazać? Mhm. Jasne. Z takich głównych graczy obecnie, na no to mamy właśnie produkty firmy OpenAI, mhm. czyli ChatGPT 3.5 i wersja 4 płatna, Gemini, który zastąpił niedawno Barda. Czyli no. flagowy produkt Google'a z kolei. No tak, wydaje się, że to na... wręcz to się stało przed chwileczką. Tak. I e, to, co jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o te modele, no to jest to, że po prostu ten postęp jest niesamowity. I właściwie. Każdego dnia może się okazać, że już te nazwy są nieważne, nie że są jakieś kolejne, nowe wersje tych modeli. Tak, 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 I to tak, tak, po tak. prostu one są wbudowywane w jakieś już istniejące mhm. programy integrowane do całego środowiska, czy to właśnie czy o tutaj. tak jak tutaj, tak, Microsoftu, czy też Mm -hmm. Czy za chwileczkę już też, jeżeli chodzi o ten Gemini, to już nie będziemy wiedzieli, że go mm -hmm. używamy, no bo to po prostu będzie jeden z elementów, czy już właściwie się staje wyszukiwarki Google'a i będzie mm -hmm. włączony do wszystkich no, narzędzi tych powszechnych Google'a, w tym do naszych maili. Tak. <noise> tak, model biznesowy się trochę wypracowuje w praniu, każda z tych firm ma troszeczkę inną wizję w jaką stronę to będzie szło, na przykład chat GPT, czyli OpenAI stawia teraz na takie rozwiązanie, gdzie te użytkownicy będą tworzyć aplikacje w oparciu o ten chat tworzyć pewien taki sklep z takimi usługami Tworzonymi przez duże środowisko programistyczne, trochę taki jak App Store tak, dla, dla sztucznej mm. inteligencji. Z kolei firmy, które mają dostęp do tych wszystkich biurowych rozwiązań, stylu, no, sam Microsoft tak, czy, czy Google, jak w formie tych wszystkich spreadsheetów e, e, googlowych, różnych e, narzędzi biurowych, no to z, będą starały się to integrować ze swoim, swoim środowiskiem e, mm -hmm. aplikacyjnym. No Powiedzmy sobie może jeszcze trochę o tym, co ty powiedziałeś, tym geniuszu firmy OpenAI. Mm -hmm. Tam mm -hmm. jak gdyby głośna sprawa jest taka, że oni wykorzystywali spore zasoby tekstów. <grym> Właściwie <grym> tak, tak, tak. z danych, które ja znalazłam, wynika, że ten czat GPT-4 ma obecnie w swoich zasobach prawie, uwaga, uwaga, 10 bilionów słów. I to stanowi właściwie hmm. prawie cały tekst, którą ludzkość do tej pory wyprodukowała, stworzyła, wykreowała. No tak, pomyślmy sobie, że te modele, które już tak zrewolucjonizowały nasze różnego rodzaju usługi cyfrowe, takie jak modele, które były wykorzystywane w Google Searchu, takie jak model BART, one były trenowane na takich korpusach tekstowych, które miały kilka gigabajtów. Tekstu. Tak? Mm -hmm. W gigabajcie tekstu tam się mieści 178 milionów słów podać. Nie liczyłem, ale podobno tak. A jeżeli yy, spojrzymy na te modele, tak jak mówisz, ten ChatGPT 3,5 czy 4, no to te korpusy, na których one są trenowane, zbliżają się do mm, petabajtów. Czyli to jest jeszcze jakby skala, tak? O milion razy więcej. Milion razy więcej niż gigabajt. To jest Dosyć... pomyślmy sobie, jaki. Hmm. Jakie to, Jaka to jest skala? Dosyć hmm. wysokie koszty są takich wytrenowania I też znalazłam tak. te dane dotyczące właśnie no. kosztów na początku wytrenowania Berta w 2019 roku. To to było zaledwie 10 milionów dolarów, a już w 2024 roku GPT-4 kosztował 100 milionów. Przejdźmy może już teraz do tego samego czata i jego wykorzystywania, czata, czy no. GPT, czy w ogóle tych innych modeli właśnie językowych, bo sporo osób je sobie włącza i się szybko zniechęca. No. Mówię, że to głupie, że to mm -hmm. odpowiada, ale właśnie nie wiadomo, co z tym zrobić. no Może. Tak. Może co z tym zrobić? <laughs> Dobrze, no my się sporo nad tym zastanawiamy, jak znaleźć odpowiednie zastosowania dla różnych grup użytkowników, od takich bardzo zaawansowanych naukowców, którzy mogą z tego korzystać programistycznie, i robimy na ten temat kursy, po osoby, które chcą po prostu wkliknąć w przeglądarce sobie ten model i, i z nim pogadać i dostać jakieś sensowne rezultaty. I ja też mam taką właśnie y, obserwację, że nawet po sobie, że na początku byłem szybko rozczarowany wynikami, jakie dostawałem, jakby nie myślałem o tym w takich kategoriach umiejętności, jakby nowej umiejętności, jakby no, y, którą trzeba nabyć, w jaki sposób konwersować z tymi modelami, żeby uzyskiwać dobre rezultaty. I tak sobie myślę, że przydatne w tym akurat y, kontekście jest to, żeby się dowiedzieć, y, jak, te, jak te modele działają dosłownie na takim bardzo ogólnym poziomie, żeby wiedzieć, jak, jak z nimi rozmawiać. Kluczem do zrozumienia tego, jak, jak działają modele, jest to, że one bazują na kontekście. Mm. To już nie jest tak jak z tymi dawnymi modelami, dawnymi, czyli tych z lat 2013-2018 powiedzmy, gdzie tam one były wytrenowane raz, a dobrze. Do każdego zadania były tradowane i miały jakieś takie stałe znaczenia swoich słów. Tutaj tak nie jest. Tutaj jest tak, że to, jakie znaczenia ten model posiada o różnych słowach, zależy od kontekstu. I im więcej ten model wie od nas, w którą stronę ma pójść, tym te jego odpowiedzi będą mniej ogólne, takie generyczne i takie bezpieczne, powiedzmy. I może powiem, jak, jak, jak taki model działa. Jeżeli model działa na podstawie słów, które mu wprowadzimy, jeżeli taki przykład prosty o, o historyce pewnej, jeżeli byśmy ten model prosili o to, żeby zgadywał mi kolejne słowo na podstawie wprowadzonych do tej pory, jakbyśmy powiedzieli temu modelowi, że tak, zadaje takie zdanie, że kod siedzi na, to on wtedy z równym prawdopodobieństwem Mniej więcej poda kilka słów, takich, że może siedzieć tam, nie, wiem, na biurku, na, na dachu i tak dalej. Ale jakby ten model wiedział, jakby miał więcej informacji o tym, że nie ktoś tego kota szukał tam w piwnicy, gdzieś tam, w środku domu i tak dalej, aż w końcu ktoś spojrzał na górę, to ten model z dużym prawdopodobieństwem powie, że ten kot siedzi na dachu. I chodzi mi o to, żeby tą prostą historyjką pokazać, że im więcej informacji ma model, jakby nie możemy oczekiwać tego, że on w czarodziejski sposób domyśli się o co nam chodzi. Widzicie Państwo, że tutaj jest taki pewien trade-off, to jak to się mówi w ekonomii, czyli im więcej my temu modelowi powiemy, tym dostaniemy lepsze rezultaty, no ale z drugiej strony, im więcej my będziemy tego kontekstu dawać, tym więcej nas to kosztuje czasu, energii i tak dalej. Tak więc trzeba to jakoś wypośrodkować. I są oczywiście na to pewne yy, sposoby. Sposoby są takie, na przykład, żeby jeżeli korzystamy, na przykład, z takiego czatu GPT, albo z tego Gemini, czy, czy Copilotu, to żeby trzymać różne konwersacje w osobnych pokojach i w ten sposób ten model dostaje od nas coraz więcej kontekstu, którym jakby służy do, do, do odpowiedzi na jakieś konkretne zadanie, czy na przykład żeby mieć osobną konwersację, w której Piszemy odpowiedzi na maile do administracji, a innego, w którym do studentów, a innego, w którym prosimy o ciekawe zadania dla naszego siedmiolatka, a w innym prosimy o bajki dla naszego trzylatka, i tak dalej. Tak? Ten model będzie coraz doskonalszy w, tym, że w tych konkretnych wyspecjalizowanych zadaniach. A jak cię słuchałam, to ja ci w tym czasie przesłałam obrazek, bo ten model, czyli czat czwórka, akurat ma te właściwości, że jest multimodalny, czyli język naturalny można przekonwertować w obraz, stworzyć z niego obraz. I to dokładnie jest ten obrazek. Masz go? Tak. <laughs> tak. Nie wiem, czy widzicie teraz na ekranie? Nie widzimy na ekranie. Ja widzę... mm -mm. Nie mamy tego. Kotek siedzi na dachu. Kotek siedzi na dachu. No właśnie, i cała zabawa z, jak gdyby z tą uwagą, z tym fenomenem w ogóle uwagi polega na tym, że do tej pory te obrazki, jeżeli miały być czytane przez algorytmy, one mhm. były czytane w sposób bardzo szczegółowy, to znaczy dokładnie nie było wiadomo na co zwrócić uwagę, podobnie jak w tym stanie. Teraz natomiast już wiemy, czy algorytmy wiedzą, co jest ważne na takim obrazku, i w związku z tym nie dość, że w łatwy sposób one opisują ten obrazek, czyli wiedzą, jak opisać to, co my widzimy, to co jest najważniejsze z tego, co widzimy, to w drugą stronę również to działa. To znaczy, że my możemy w naturalnym języku podać dwa, trzy parametry, które są ważne do stworzenia obrazka, to znaczy, tak jak ja napisałam o kocie i o akurat, szukającej go młodej kobiecie i o tym, że ten kot siedzi na dachu, i w ten sposób nie musimy już podawać wszystkich innych szczegółów dotyczących tego, jak jest otoczenie, co się dzieje na dachu itd. Tak tak tylko po prostu otrzymujemy. W ciągu paru minut obraz. Tak, no natomiast kieruje w stronę, myślę, dyskusji o tych modelach multimodalnych, tak, które są w stanie przetwarzać nie tylko teksty, ale też i dźwięki, rozmowy, filmy, obrazy i tak dalej. I może no to i w, jest przyszłość. I w kierunku, oczywiście tego, co my jako społeczność akademicka możemy, że tak powiem, jak możemy wykorzystywać te modele. Z grupy generatywnej sztucznej inteligencji, po to, żeby no, jakby efektywniej lepiej pracować często szybciej, ale też mając takie super moce. Także mhm. o tym dalej. Dzięki. Dzięki, cześć.